muszę powiedzieć, że to są 15 dorzeńki w historii mojej, kiedy zostałem burmistrzem, także taki jubileuszowy, mały jubileusz. Dlaczego Małuszy? Bo przed pandemią było wskazanie na wioskę Małuszy. Pomyślałem sobie, że bliskość i sąsiedztwo z Trzebnicą bezpośrednio, bo to graniczy Małuszyn, i też otoczenie, same miejsce, to jest jedna z najpiękniejszych wiosek. Tutaj mamy też siostry Boromuszki, które mają tutaj też swoje gospodarstwo, swój klasztor z przełożoną siostrą Janą, i tutaj sołtys Stanisław Krawiec z pełną radą sołecką i z mieszkańcami prężnie działa, z czego dowodem są te dożynki, pięknie udekorowana wioska. I muszę powiedzieć, że to jest ogromne wrażenie, dlatego wybór padł na Małuszyn. I to jest święto właśnie wioski, święto rolników, bo to chcemy im oddać wdzięczność za tegoroczne plony, żeby nigdy nie zabrakło na polskim stole chleba. Tak jak co roku na mój wniosek występuję do ministra rolnictwa o przyznanie oznak zasłużonych dla rolnictwa. W tym roku pan minister, pan wicepremier, pan Henryk Kowalczyk był o tyle hojny i dobry, że przyznał 21 odznaczeń, i dzisiaj mieliśmy okazję tutaj z posłami, z panią poseł Agnieszką Soń, z panem posłem Pawłem Hreniakiem, z panem posłem Jackiem Światem z Prawa i Sprawiedliwości wręczać te dzisiaj oznaki zasłużone dla rolnictwa. To jest wielkie wyróżnienie dla rolników, którzy się zmagają z różnymi kłopotami, czy z anomaliami pogodowymi, czy z przepisami wewnątrzunijnymi i z takim codziennym trudem. To jest dla nich właśnie te wyróżnienie i chciałbym w tym miejscu podziękować panu ministrowi za przyznanie tych oznak. Miałem ogromną przyjemność i zaszczyt wręczyć w imieniu pana wicepremiera Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa, odznaczenia dla zasłużonych rolników. To są odznaczenia za wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie, którą się zajmują, ponadprzeciętne działania, i to jest tak, że nawet w Warszawie dla tych kilkunastu rolników, którzy dziś zostali odznaczeni, zostali zauważeni. To jest niezwykle budujące, że tak wielu wybitnych rolników i sadowników mamy tutaj w gminie Trzebnica. To dla mnie jako posła również ogromny powód do radości. Jest to duża impreza, która gromadzi wiele sołectw, a w naszej gminie jest 41, czyli dla mieszkańców jest to wyzwanie dość znaczne, jeżeli chodzi o przygotowanie, zapewnienie wszystkich rzeczy. Niemniej jednak cieszymy się z tego, że uważam, że się to wszystko udało, że daliśmy radę po prostu przygotować, no i że wszyscy mogą się bawić i świętować wcześniej. Pracować ciężko, zbierając plony, czy to sadu, czy z pól, a teraz po prostu odpocząć trochę i poświętować, podziękować Bogu przy okazji mszy świętej za dary, które nam po prostu dała ziemia. Zaszczytem dla mnie jest pełnić rolę starosty dożynkowego, przekazując chleb burmistrzowi panu Markowi Długozimie, czyli owoc pracy rolników, nie tylko naszych, ale wszystkich zgromadzonych na tej imprezie, rolników z gminy, dziękując mu za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy, a zarówno możliwości skorzystania przez sołectwa uczestnictwa w tej imprezie. No dziś są dożynki gminy Trzebnica, ponoć najpiękniejsze w okolicy, i tak myślę. Przedstawiliśmy obrzęd żniwny z takimi elementami charakterystycznymi dla tego obrzędu i mieliśmy stroje takie nawiązujące do tamtego czasu, ale elegancji też trzeba było trochę zostawić, bo to jest scena. Jesteśmy w strojach świętokrzyskich, kieleckich, które nam dofinansował pan burmistrz. Chcemy przybliżać piosenki ludowe z poszczególnych regionów. Najbardziej to bym pozdrowienia przysłała tym wszystkim, którzy nas słuchali, że wytrwali, bo tam były takie atrakcje wkoło, smakołyki, na pewno napitki, a oni tu siedzieli i towarzyszyli nam.
Na naszym stoisku można zakupić przez mieszkańców zrobione ciasta, zupę dyniową, konfitury, soki malinowe, powidła, same pyszności. W przygotowaniu uczestniczyli mieszkańcy naszej wsi i trwały około miesiąca czasu. Świeże ciasto, mamy rogaliki, ręcznie robione maskotki przez naszą Olę. Dziesięcioletnią dziewczynkę, dokładnie tak. Mamy grochóweczkę, naleweczki różnego rodzaju, pik, bubeczka. Grochóweczkę, mamy wszystko, kawkę, herbatkę, nic, tylko zapraszamy. Liczymy raptem koło 30 mieszkańców, więc wydaje nam się, że jak na takie małe sołectwo i to i tak naprawdę udaje nam się tutaj zmobilizować i co roku na dożynkach wystawić kram i wieniec. U nas są same pyszności, począwszy od chleba swojskiego, wyrobów, wędlin, kiełbaska, szynka, baleron. Bardzo ładnie nam zaszło a propos, chleb ze smalcem i oczywiście nalewki swojskiej roboty. Ale wszystko robimy sami. Sami robimy nalewki, sami wędzimy wszystkie kiełbasy, wędliny. Otrzymaliśmy pierwsze miejsce za wieniec dożynkowy, najpiękniejszy wieniec dożynkowy. I w konkursie sołtysa roku zostałem sołtysem roku wybrany przez jury, czy tam komisję, którą burmistrz powołał. Nagrody się nie spodziewałem, ale z tego wyróżnienia się cieszę bardzo. Bo to jest takie wyróżnienie nie tylko mojej osoby, ale tych mieszkańców, z którymi współpracuję, którzy dają duży wkład właśnie, żeby zaprezentować sołectwo na niwie tutaj gminy, czy powiatu, czy województwa. Moi drodzy, zagraliśmy fantastyczny koncert na dożynkach gminnych. Publiczność dopisała, była fantastyczna atmosfera, ludzie bawili się wyśmienicie. Mam nadzieję, że przyjedziemy tutaj jeszcze za rok. Koniecznie, także kochani, dziękujemy ślicznie za ciepłe i gorące przyjęcie. Dziękujemy i do zobaczenia. Pozdrawiamy.